Hej, witam Was bardzo serdecznie, jestem Paweł. Dzisiaj Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Wasze pytania, moje odpowiedzi. Zaczynamy. Skorpion 764. Ile wyciskasz na klatę? Więc powiem Ci szczerze, że nie mam zielonego pojęcia, ponieważ nigdy nie próbowałem, nie biłem swojego jakiegoś rekordu. Tak więc na jeden raz nie wiem, ile wezmę. Ale mogę powiedzieć, że jeżeli ćwiczę, podczas ćwiczeń, 3 serie, czasami troszkę więcej, czasami są 4 serie, po 8, po 6, 8 powtórzeń, no to w zależności też od pogody może być od 111 do mniej więcej 129 maksimum. Wszystko zależy od tego, jak tam się czuje i tak dalej. Ale maksymalnie to było chyba 129 kg, razem oczywiście ze sztangą. Dalej. Ile razy w tygodniu ćwiczysz? Tu widzę takie pytanie konkretnie związane właśnie z moim drugim hobby, czyli tak naprawdę ćwiczeniami, sportem poniekąd. Jak często? No tutaj też ciężko mi powiedzieć, bo wszystko zależy od tego, ile mam czasu. Zdarza się tak, że ćwiczę dzień za dniem przez powiedzmy tam 3-4 dni. Zazwyczaj to jest kwestia powiedzmy 3 dni i jest dzień przerwy, 2 dni przerwy. I później powracam znowu do 2-3 dni ćwiczeń. A zdarza się tak, że ćwiczę co drugi dzień. Różnie, naprawdę różnie. Staram się nie mieć jakiegoś schematu. Staram się ćwiczyć wtedy, kiedy mam czas, ale jednak nie robić przerw dłuższych niż te 2-3 dni. Dalej, jaką partię mięśni ćwiczysz? Oczywiście jest to klatka, oczywiście są to ręce. Od jakiegoś czasu również ćwiczę i brzuch. No ale nic poza tym, musiałem też zacząć ćwiczyć nogi. Na to z kolei nie mam za bardzo chęci ani czasu. Właśnie wynika z tego, że nie mam chęci, no to wynika też z tego później, że nie mam czasu, tak? Jak ktoś nie ma chęci, to zawsze znajdzie jakąś wymówkę. Dalej. XDL. Dlaczego AMD, a nie Intel? No właśnie, jeżeli chodzi o mój komputer, faktycznie mam procesor z AMD. Jeżeli chodzi o Intele, cały czas, przez całe życie praktycznie jechałem na Intelu. Nigdy nie miałem AMD. Zawsze był Intel. Stąd też postanowiłem to zmienić, postanowiłem sprawdzić, jak się będzie nagrywało, jak się będzie grało właśnie na procesorze AMD. No i powiem szczerze, nie jest źle. Nie jest źle, ale jeżeli miałbym ponownie kupować komputer, to raczej bym patrzał na to pod kątem Intela, a z tego względu, że one są troszeczkę jednak bardziej wydajne. I tego nie da się ukryć. Dalej, Foxir. Jak wyobrażasz sobie swoją przyszłość? Pozdrawiam. Również Cię oczywiście pozdrawiam. Swoją przyszłość, no raczej nie mogę sobie, jak widzę, jak sobie wyobrażam, jakbym chciał widzieć swoją przyszłość, no to oczywiście w dalszym ciągu kontynuować zabawy na YouTubie, kontynuowanie gier komputerowych, rozwinięcie tego kanału przede wszystkim, no i w pewnym stopniu też spełnianie się w pracy, którą wykonuję, w dalszym ciągu kontynuowanie tej pracy i mam nadzieję, że wszystko rozwinie się, będzie szło ku lepszemu, że wskoczymy na jakiś tam wyższy poziom, tak, jeżeli chodzi o swoje zdolności, umiejętności i tak dalej, i tak dalej. To faktycznie rozwijać to, co już jest. Dalej. Mikołaj. Jaki jest twój ulubiony wykonawca, gatunek muzyczny? W tym wypadku tutaj jest naprawdę sporo gatunków muzycznych, sporo wykonawców. To nie jest tak, że ja trzymam się wyłącznie jednego wykonawcy, czy danego gatunku muzycznego. Najważniejsze dla mnie jest to, aby dany utwór był rytmiczny, aby wpadał w ucho, aby wciągał mnie do tańca tak naprawdę. Jeżeli coś jest takiego rwącego, coś takiego z powerem, to jest muzyka dla mnie. Zazwyczaj są to jakieś stare kawałki z lat 80. Ewentualnie jakiś rock, ewentualnie no zdarzy się pop, jakaś muzyka elektroniczna również. Ważne, żeby było to rytmiczne. Także jeżeli chodzi o wykonawcę, tutaj raczej nie wymienię, ponieważ jest ich zbyt wielu. Dalej. Czy oglądasz jakieś seriale? Moje ulubione to Dr. House i Glee. Słyszałeś o nich? Co o nich sądzisz? O tym drugim niestety nie słyszałem. O Doktorze House'ie oczywiście słyszałem, oglądałem,
ale głównie oglądałem go w telewizji. Jeżeli leciał odcinek, oczywiście oglądałem. I zdarzało mi się, że rzeczywiście oglądałem też przez internet Doktora House'a, ale przez jakiś czas, to było przez jakiś czas, nie wiem, kwestia kilku dni, może tygodnia. Wtedy miałem chyba coś ze zdrowiem, nie wiem, jakieś przeziębienie, co, nie pamiętam dokładnie, ale siedziałem w domu i leżałem w łóżku i wtedy rzeczywiście odpaliłem sobie Doktora House'a, żeby się jakoś wyleczyć. Myślałem, że znajdę jakieś rozwiązanie. No ale okazało się, że niestety 7 dni musi być. Jeżeli chodzi o mnie, w chwili obecnej nie oglądam żadnych seriali, ale oglądałem. Oglądałem oczywiście House of Cards, głównie przez internet. Tego typu seriale jak House of Cards czy Hannibal. To mnie akurat wciągało. Na chwilę obecną nic więcej. Nie mam po prostu czasu, zbyt wiele czasu spędzam przed monitorem, przed graniem, nagrywaniem, przed obróbką. Kolejne pytanie, Ziomulus TV 12. Czy podasz cenę, od ilu do ilu opłaca się kupić słuchawki z mikrofonem lub sam mikrofon? No teraz tutaj miałbym dylemat. Wszystko zależy od tego, na jaką jakość chciałbyś trafić. Dla mnie słuchawki z mikrofonem to są słuchawki w okolicach 180-200 zł. W tej cenie jestem w stanie, tyle jestem w stanie wydać i stwierdzić, że te słuchawki są dobre. Jeżeli chodzi o sam mikrofon, cena do jakości, oczywiście to co mam, czyli Behringer C1U, to jest w okolicach tych 230 zł razem ze statywem. Tylko teraz znowu nasuwa się pytanie, do czego potrzebujesz ten mikrofon. Jeżeli chcesz nagrywać, to oczywiście to. Jeżeli chcesz rozmawiać przez Skype'a, to w zupełności wystarczy ci mikrofon, który jest wbudowany rzeczywiście w słuchawki. Dalej, co sądzisz o survivalu w realnym świecie? Ja raczej bym nie przetrwał. Za dużo czasu spędzam przed komputerem. A Minecraft raczej nie uczy przetrwania. Jak i inne gry, nie za bardzo uczą przetrwania. Przynajmniej nie te, w które gram. Dalej, Ewelina. Czy grałeś w którąś część Assassin's Creed? Prawdopodobnie chodzi o Assassin's Creed. To tutaj taka była literówka. Ale domyślam się, że tak. O to chodzi. I tak, grałem w pierwszą część Assassina i bardzo mi się spodobała. Później niestety stopniowo już porzuciłem tak naprawdę tą serię gier. Wynikało to z tego, że pojawiało się tego zbyt dużo, zbyt często, zbyt szybko. No miałem troszeczkę już dość. Teraz troszeczkę to się zmieniło, postanowiłem powrócić, bo pojawiły się nowe elementy w grze. Postarali się. Także w Unity zupełnie coś nowego, ale teraz kwestia taka, czy w ogóle uruchomię ten tytuł. I to mnie troszeczkę martwi. Ale zobaczymy. Mam nadzieję, że się uda. Dalej. Gabriela Lee. Ile godzin dziennie śpisz? O której wstajesz? A o której idziesz spać? Więc tutaj też bywa różnie. Zazwyczaj staram się spać po 7 godzin. Tyle mniej więcej mi wystarcza. Czasami muszę odespać, więc jest wtedy 8, 9, nawet 10 godzin. Kiedy muszę odespać jakiś tam maraton. Ale z kolei na przykład kiedy chodzę do pracy na ranne zmiany, no to zazwyczaj jest to jednak 4 do 5 godzin. I tak mniej więcej w trzeci dzień już niestety usypiam o godzinie 16. No niestety tak to wygląda. Także jeżeli chodzi o też o godziny, o których się kładę spać, o których wstaję, w normalny dzień raczej się kładę w okolicach godziny tam 23-24, wstaję mniej więcej godzina 7-8, ale z kolei kiedy chodzę do pracy, może być tak, że wstaję o godzinie 3 nad ranem i kładę się spać też 23-24, stąd później jest taka różnica w ilości godzin, jakie przysypiam. No niestety z tym bywa naprawdę różnie i nie podoba mi się to, ale cóż zrobić. Dzisiaj przykładowo wstałem o godzinie 3 nad ranem. W chwili obecnej, kiedy to nagrywam, mam godzinę 21. Za chwilę zajmuję się obróbką. Później będę dalej obrabiał. Później będę obrabiał jeszcze inny film. I tak będzie, obróbka trwała prawdopodobnie do północy. Mam nadzieję, że się wyrobię szybciej niż zakładam, tak? Dobra, szczerze powiem, że mam nadzieję, że wyrobię się do rana.
ale to została mniej optymistyczna wersja. Optymistyczna wersja, że się wyrobi jednak do północy. Zobaczymy, zobaczymy. Dobra, i ostatnie pytanie. Nie wiem, jak to wymówić. ACKE. Poland Wolf. Pawle, co sądzisz o marihuanie? Czy jest pozytywna, czy negatywna? Oraz czy słuchasz polskiego rapu? No więc tak, jeżeli chodzi o marihuanę, oczywiście jest to używka i tak samo jak papierosy, jak alkohol. Okej, niech są, niech sobie będą. Jeżeli ktoś chce z nich korzystać, niech korzysta. Oczywiście wiadomo, nawet papierosy czy alkohol zawsze mają jakiś negatywny wpływ na nasz organizm. Stąd też myślę, że oczywiście możecie mieć dostęp, czemu by nie, jeżeli ktoś chce, niech korzysta, niech bierze. Ale niech będzie świadom tego, że może to się dla niego źle skończyć, bądź w mniejszym bądź gorszym stopniu, tak? Może to się skończyć jakimiś problemami zdrowotnymi, albo może się skończyć na przykład wyrzucenie z pracy, tak? W momencie, kiedy ktoś będzie chodził pijany do tej pracy. Ale okej. Marihuana akurat troszkę inaczej działa. Stąd też, tak jak mówię, powinniśmy mieć dostęp, nie powinno być to zabronione, tak mi się przynajmniej wydaje, bo każdy odpowiada za siebie. No chyba, że to byłoby, chyba, że miałoby to zbyt duży wpływ na otoczenie, na innych, no to wówczas wiadomo, kwestia zakazu jest jak najbardziej adekwatna. No i teraz, czy słucham polskiego rapu? No z tym rapem i hip-hopem to jest tak, że niestety mi nie podchodzi. Nie słucham, szczególnie polskiego, jeżeli już to słucham coś w wersji zagranicznej. Po to, żeby tego nie zrozumieć, także nawet nie angielskie, ale jakieś w ogóle chińskie, japońskie, francuskie, jak najbardziej mogą być. Fajny rytm, fajna muzyka. Nie rozumiem tekstów, więc w ogóle mnie ten tekst jakoś specjalnie nie irytuje. W przypadku polskiego hip-hopu, rapu ciężko trafić na utwór, na wykonawcę, który by mi podpasował. No niestety, tak to już jest. Każdy ma gust inny i o gustach się nie rozmawia, więc mam nadzieję, że to zrozumiecie i jakoś tam będziecie musieli zaakceptować. Okej, to tyle z mojej strony. Jeżeli macie jakieś pytania, oczywiście zadawajcie je w pytaniach na dole. Ja już kończę, biorę się za obróbkę, a później mam nadzieję, że uda mi się położyć spać. Tymczasem dzięki za uwagę, do zobaczenia wkrótce, trzymajcie się, pa pa!